Dobry, Tomasz Bittner, CIOnet, a razem ze mną Wojciech Struski, Rynier a Axel Springer, Tech. Dzień, Dzień dobry. dobry. Wojtku, odpowiadasz za obszar architektury w Rynierze, Raspie. Pozwól mi, że będę mówił tak, jak, jak co, co akurat Cztynami na język przyniesie. W każdym razie odpowiadasz za obszar architektury i na początku roku zakończyliście wielki projekt migracji do, do chmury. O tym chciałbym z Tobą porozmawiać, bo wydaje mi się, że jest to pierwsza tego typu migracja tak wielka, obejmująca powiedział organizację z bardzo wieloma no, zasobami, niech będzie, utrzymywanymi przez długie lata. Więc jest to rzeczywiście rzecz bardzo niezwykła. I chciałbym o tym z Tobą porozmawiać. Co Wyżeście rzeczywiście zrobili, jakie to ma znaczenie, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co Wy rzeczywiście utrzymujecie, czyli jakiego rodzaju aplikacje, treści, dane macie w swoich systemach. Jasne. Rzeczywiście koniec roku to koniec dużej migracji, e, czy na początku roku tak oficjalnie to ogłosiliśmy wszędzie. E, co podlegało migracji, jednocześnie będzie odpowiedzią na pytanie co my mamy e, do pewnego stopnia. Otóż e, Rinelax Springer Polska to kilkadziesiąt brandów, e, w tym przede wszystkim brandów treściowych, ale nie tylko. Wszystkie one działają na zintegrowanym systemie publishingowym, zwanym przez nas wewnętrznie, ale też na rynku Ring Publishing, dlatego że on akurat wspiera nie tylko naszą firmę. Mamy także cały stack bazo do przetwarzania danych, który można nazwać Data lake'iem i przetwarzamy wszelkiego rodzaju dane, które do nas spływają. Jest to jeden z elementów naszego biznesu, ale mamy także systemy typu systemy autoryzacji, autentykacji, systemy płatności wewnętrzne, mamy też um, różnego rodzaju systemy związane z technologią poniżej, która kiedyś była nam potrzebna, mieliśmy private clouda. Dzisiaj, pomimo zmigrowania, ciągle jakieś resztki tych systemów zostają i się z nich wymigrowujemy, czyli jakiś tam stak technologiczny. Który w, można powiedzieć w szczątkowym stopniu, ale z nami został. Mamy również takie systemy, jak sympatia, skąpiec, czyli rzeczy, które produkty, które nie są produktami treściowymi, mają inną charakterystykę użycia, inaczej użytkownik się w nich zachowuje. Ma to niebagatelny wpływ również na architekturę pod spodem systemów. Więc z tych przykładów pewnie jest więcej. Natomiast cały stak technologiczny, te wszystkie systemy publishingowe, produkty, treści, dane, wszystko rzeczywiście jest zmigrowane. Z dużych rzeczy w zasadzie została jedna, która cały czas jest w kolokacji dzisiaj, i jest to poczta. I poczty, onet poczty nie zmigrowaliśmy z kilku powodów, ale cały czas intensywnie pracujemy nad tym i rozważamy możliwości. Czy warto ją zmigrować? Przeczytajmy tutaj tylko średnik na chwilę, bo chciałbym najpierw jakoś to spróbować skwantyfikować, bo mówimy, że to wielka migracja. Czy da się powiedzieć, ile tego jest? W sensie, jeśli mówimy o danych, to ile tego jest? Czy w jakim tempie te dane przyrastają? Z czym wy macie do czynienia? Jasne. Y Taki jeden z parametrów, który cały czas śledziliśmy przy migracji, jako taki, można powiedzieć, KPI migracji, to były kory procesorów i było ich 8000, i to są fizyczne kory. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o dane, to mówimy tutaj o migracji kilku petabajtów do 10 petabajtów danych, których przyrost no, jest liczony w terabajtach dziennie, no i oczywiście, żeby, to, żeby tym zarządzić, no musimy też mieć odpowiednie polityki zarządzania tymi danymi, bo trzymanie ich tylko przyrostowo, no podnosi bardzo koszty, w związku z tym polityki retencji danych, agregacji tych danych i używania danych przetworzonych jest kluczowe, dlatego żeby te koszty też w ryzach utrzymać. Mhm. Jak, jaka część z tego wszystkiego to są te dane treściowe, a jaka część taka powiedzmy techniczna, czyli tam metadane, logi i tak dalej. To wszystko, co pozwala, no, niech będzie w przyszłości dobrze zmonetyzować użytkownika, no bo w gruncie rzeczy o to chodzi w tym biznesie. Można powiedzieć, że dane treściowe, czyli to, co widzą użytkownicy, są pomijalne w skali danych, które przetwarzamy, To znaczy, jakkolwiek może mogłoby się wydawać, że lata historii, Artykułów, które mamy w różnych brandach, istniejących naprawdę kilkadziesiąt lat już, to mogą być ogromne ilości danych. To wcale nie jest dużo, to, są, to jest kilka może terabajtów danych sumarycznie. To, co jest największą częścią tych danych, to są dane o zachowaniach użytkowników: o to co oglądają, jakie emisje reklam były. W co użytkownik kliknął, co mu się podobało, czego powinniśmy mu dać więcej, żeby był zadowolony, żeby chciał do nas przyjść z powrotem. I te dane tak naprawdę ważą najwięcej. Słuchaj, to była oczywiście wielka dyskusja w początkach analityki big data. Co warto trzymać, a czego nie warto trzymać tutaj? Podejście było takie: jeśli nas stać i możemy, to trzymajmy wszystko, bo nawet jeśli dziś z tego nie umiemy zrobić użytku, to być może w przyszłości będziemy umieli z tego skorzystać. Jakie jest wasze podejście do tych przyrastających danych? Muszę przyznać się, że mieliśmy takie samo podejście na samym początku i w momencie, kiedy budowaliśmy własny klaster Big Data w oparciu o stack Hadoopa, wtedy ciekawostka, co było chyba największym klastrem w Polsce, w początkach, kiedy to budowaliśmy, mieliśmy dokładnie takie podejście: trzymajmy wszystkie dane, bo a nuż nam się do czegoś przydadzą. I oczywiście historia zweryfikowała to bardzo mocno. Garbage in, garbage out. Dzisiaj paradygmat jest dokładnie taki, jeśli wiesz, co chcesz z tymi danymi zrobić, znajdujesz dla nich użyteczność, to je trzymaj. Jak nie wiesz, to nie trzymaj, bo naprawdę cię do niczego nie przydadzą. Zwłaszcza, że w czasie nawet najprostsze linie loga zmieniają swoją interpretację. Czym był PageView 20 lat temu, czym jest dzisiaj, to są drastycznie różne rzeczy. Inaczej opisujemy sesję użytkownika. Te definicje się zmieniają nawet oficjalnie w, w organach standaryzujących, czy to świat reklamy, czy świat w ogóle porównywania portali, na przykład, czy serwisów w internecie. I dane sprzed iluś lat, no nawet myślę, że sprzed 20 lat taka linia loga mogłaby być łatwo nieprzetwarzalna w dzisiejszą linię loga. W związku z tym trzymanie tych danych w taki sposób, bez opisu, bez metadanych, które by zajmowały jeszcze więcej miejsca dla każdych, tak czy, czy grupy takich danych, po prostu nie ma sensu. Bardzo dla mnie było oświecające z 6 czy 7 lat temu yy, na konferencji byłem, w której Yahoo opowiadało o tym, że ze swojej aplikacji mobilnej trzyma dane dwa tygodnie. Dlaczego? Bo na więcej ich nie stać, Yahoo. Więc, jakby taka, taka rewelacja, no ich nie stać, a nas stać, to ciekawe. I myślę, że warto od, nich, no, warto od nich brać jednak przykład, bo często sobie nie uświadamiamy tak naprawdę, na co nas stać i lepiej to kontrolować. Okej, okay, słuchaj, zacząłeś już mówić o tym, ja przerwałem ci, o tym, co pozostaje on-premise. I chciałbym. Oczywiście to ciekawe usłyszeć co wyście zostawili u siebie. Mówiłeś o poczcie, ale jak w ogóle ustawić taką granicę, czyli co warto rozważyć przy takiej migracji, co powinno czy co musi zostać on-premise z twoich doświadczeń. To jest bardzo trudny temat i myślę osobniczy dla każdej firmy i trudno jest to zgeneralizować, nie widząc wielu przypadków migracji. Natomiast z mojej perspektywy to, co dla nas było istotne, to po pierwsze migrowanie tych miejsc, które mają perspektywę bardzo szybkiego rozwoju w kontekście funkcjonalnym i implementacji nowych rozwiązań technologicznych, w których bliskość danych i bliskość aplikacji jest istotna. Chodzi o to, że jeśli tworzymy nowe funkcjonalności, które opierają się choćby, na przykład, dajmy na to, o bazy grafowe, który w on premie nie mamy, a ich koszt stworzenia, utrzymania, nabycia kompetencji jest wysoki. No to w chmurach publicznych te dane są po prostu, czy znaczy te technologie są po prostu dostępne. To jest jeden z tylko z przykładów, a tych technologii, różnych usług, które mamy w zasadzie do użycia od razu, jest cała masa. I ci giganci technologiczni, którzy te chmury dostarczają, wygrywają właśnie tym, że dostarczają nam gotowe rozwiązania technologiczne. Do użycia, uwalniające nas od budowania w sposób no, trudny, trudny kompetencji do tego, żeby tych rozwiązań używać. No i teraz. Właśnie, może to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, tak? Co warto w takim razie, czy co należy też robić u siebie, a co warto brać w formie usługi. No bo nawet jeśli popatrzymy na Wasz biznes, Oczywiście operujecie na treściach, ale za tym stoją oczywiście systemy redakcyjne, edycyjne, systemy obsługi subskrypcji, płatności, kontroli dostępu, wszystkie systemy, które personalizują widok pewnych stron. I jak tymi rzeczami zarządzić? Myślę tu w ogóle o takiej. I wewnętrznej innowacyjności firmy. Tak czyli, co, co rozwijać samemu, a co, co daje chmura i integracja usług zewnętrznych do tego wszystkiego? Hmm. To jest pytanie znowu, które ja przepraszam, że tak odpowiadam, ale mam po tak zadanym pytaniu włącza mi się natura filozofa. A na naszym krótkim wywiadzie chciałbym tego uniknąć. Wydaje mi się, że tam, Wojciech, gdzie... To może zróbmy wyjątek na ten jeden moment i, okay. i niech to będzie odpowiedź filozoficzna. Tak, 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 i w związku z tym wydaje mi się, że istotne jest to, gdzie upatrujemy naszą przewagę. Wątpię, w większości przedsiębiorstw przynajmniej, bo to nie jest reguła, ale w większości przedsiębiorstw wydaje mi się, że ta przewaga, która wynika z unikalnego algorytmu czy unikalnej technologii, którą stosujemy, nie jest taka popularna. Dużo istotniejszy jest pomysł produktowy i sposób integracji w większości przedsiębiorstw, które widziałem, z którymi rozmawiałem, bo jednak y, konkurencja o użytkownika, o klienta, y, przebiega nie, w innych wymiarach. Znaczy, jeśli mamy taki pomysł, jak miał kiedyś Google z wyszukiwarką, z PageRankiem, który zamiótł przestrzeń wyszukiwarek na jakiś czas, dzisiaj no, men, y, swoją drogą zaczyna się to odwracać z powodów innych. Natomiast znowu algorytmicznych, ale to są takie przełomy, które pojawiają się raz na jakiś czas, a przedsiębiorstw są miliony na świecie, i one raczej korzystają z gotowych technologii, integrując je w jakiś ciekawy sposób dla użytkownika czy klienta. Ja myślę, że w związku z tym paradoksalnie większość rzeczy, które dzisiaj opiera się o technologię, może być zmigrowane do chmury. Tam, gdzie pytajnik się pojawia, to są elementy regulacyjne, elementy związane z. Suwerennością danych, dość podać przykład Niemiec, gdzie w zasadzie wyprowadzenie jakichkolwiek danych o użytkownikach niemieckich poza granicę Niemiec, mimo że są w Unii Europejskiej, no jest bardzo źle widziane, jeśli nie utrudniane przez lokalnego regulatora. I to są takie bariery, można powiedzieć, w kontekście swobody wyboru technologicznego. Natomiast z punktu widzenia tego, co warto mieć u siebie, a co migrować do chmury, Moim zdaniem czynnikiem jest jedynie koszt, bo być może potrafimy coś zrobić taniej i mamy do tego kompetencje, oraz dostęp kompetencji, gdzie to też jest dzisiaj bariera na rynku. I te dwie rzeczy, moim zdaniem, oprócz regulacji, które mniej dotyczą naszej firmy w tym momencie, jakkolwiek oczywiście GDPR obowiązuje nas bardzo mocno. I tutaj mamy na przykład ograniczenia do regionu europejskiego, jest to dużo łatwiejsze niż zastanawianie się, jak. Przetwarzać dane w Stanach Zjednoczonych bezpiecznie dla naszych użytkowników i zgodnie z regulacjami, to jest trudne po prostu. Natomiast pozostałe rzeczy, wydaje mi się, że te dwie, czyli koszt, czy potrafimy to zrobić taniej i efektywniej, w rozumieniu total cost of ownership, oczywiście, a nie porównania kosztu serwera do serwera, no i dostępnych kompetencji, których cały czas niedobór na rynku jest no, bardzo dużą barierą rozwojową. Wojtek, nie wydaje mi się, że to była jakaś odpowiedź w stylu Emanuela Kanta, ale... Ale, ale jeśli, może być przegadana. Ale, ale i, i, jeśli y, ten obszar filozoficzny nie jest dla Ciebie wygodny, zejdźmy znowu na ziemię i chciałbym, żebyś y, spojrzał na to teraz z takiej perspektywy zakończonego projektu, jakie były jego najważniejsze kamienie milowe, czyli hmm. takie rzeczy, które, y, które w, w ty czułeś, że to jest ten moment, kiedy klamka zapadła, pewnie było kilka takich rzeczy po drodze. Oj. Znaczy, ja trochę jeszcze nie do końca odpowiem wprost na to pytanie, bo cofnę się jeszcze do wcześniejszego Mellistona, czyli w ogóle z, z, z takiej uświadomienia sobie, że jeśli nie zrobimy tej migracji, to będziemy mieli poważne kłopoty w rozwoju produktów. I w kiedy, naszym kiedy świecie. Taka, kiedy taka myśl zaczęła kiełkować w ogóle. Ona mi się pojawiła w głowie w 2016 roku, kiedy jeden z projektów technologicznych w naszej prywatnej chmurze trwał bardzo długo w porównaniu do tego, czego się spodziewałem, że powinien trwać. Trwał długo i wynikało to z coraz większej złożoności środowiska i do pewnego stopnia z yy, Dostępnych kompetencji, które mieliśmy w budowie nowych usług. Wojciech, też pytam Cię o to, kiedy to było, dlatego, że właśnie tutaj się odsłoniłeś, czyli mówisz, że w pewnej, w, czy, czy pewnych rzeczy nie dało się wystarczająco szybko zrobić w Waszej chmurze prywatnej. Czyli Wyście tak, tak naprawdę wtedy mieli już pewien etap za sobą. Czyli gdybyśmy tak. sięgnęli jeszcze wcześniej, no to, to jakie było w ogóle Wasze. Wa, wasze Podejście do infrastruktury. Jasne. To, to, to jest bardzo ważne dla nas przynajmniej, bo u nas ten element architektury i budowy środowiska, w którym tworzymy produkty, zawsze był w IT jedną z kluczowych rzeczy i miałem ogromną radość i cieszę się z tego, że tą okazję, żeby pracować akurat w takim środowisku, bo nie zawsze tak jest. Dość wcześnie zauważyliśmy, że aplikacje monolityczne nie są przyszłością i stanowią barierę rozwojową dla produktów. I jakby to ca, ta, ta całe nowoczesne podejście szybkiego iterowania, szybkich wdrożeń, testowania na produkcji z użytkownikami, czy dane rozwiązanie ma sens, czy nie ma. No, w środowisku aplikacji monolitycznych jest bardzo, bardzo trudne, dlatego że każde wdrożenie jest ogromnym ryzykiem dla produktu. I dojście do miejsca, w którym mamy naprawdę mikroserwisową architekturę, gdzie tych wdrożeń dzisiaj na produkcję i zmian konfiguracji, i wdrożeń kodu, dziś jest ponad 500 dziennie zautomatyzowanych. Otestowanych, robionych w różnych wariantach, testów AB jest cały czas kilkadziesiąt w toku w naszych produktach. Doprowadzenie do posiadania takiej infrastruktury no, było bardzo długim projektem, który zaczęliśmy jeszcze wcześniej, w 2010 roku. I mając już tą infrastrukturę, wiedzieliśmy, że nagle trafiamy na bariery rozwojowe, gdzie dokładanie kolejnych usług technologicznych do środowiska. No, staje się coraz większym ograniczeniem. bo okay, dołoże... Czyli wtedy, jak, kiedy przyszła ta refleksja, o której teraz mówisz, czyli że e, prywatna chmura staje się barierą rozwojową, wy byliście już firmą, która korzystała z całej architektury chmurowej. Czyli tak. e, e, byliście firmą skoncentrowaną głównie na mikroserwisach, na zwinnym rozwoju, e, pewnie tam się tak po, pojawiały e, e, kubernety i tego typu e, e, rozwiązania. No Kubernetes to późniejsza u nas historia, dlatego że w ogóle popularność ta technologia zdobyła tak naprawdę kilka lat temu, ale my mieliśmy rozwiązanie podobne, jakby równolegle, bez wiedzy, że Google robi coś takiego, sami robiliśmy do pewnego stopnia mhm. podobne rzeczy, czyli izolację procesów na C-grupach, które zresztą Google rozwijał, więc gdzieś... To przenikało do nas, no ale nie jako Borg, czy ten Googlowy wewnętrzny Kubernetes, bo to jest już historia ostatnich w zasadzie lat, kiedy już po migracji na AWS zaczęliśmy korzystać z tego typu rozwiązań. No i to teraz... Tak. Okej. Okay. Wojtku, no to czy jest ten rok 2016, chmura prywatna, widzicie, staje się barierą rozwoju? Tak jest. Wtedy? I wtedy przychodzi pomysł, no to migrujmy się. Popatrzmy, jakie są rozwiązania na rynku, no i zaczęliśmy to robić. Przy czym największą barierą, jaką oczywiście nam się natychmiast pojawiła w głowach, którą trzeba złamać, jest przekonanie zarządu, że warto taką, taką migrację podjąć. Dlatego, że to nie jest bezkosztowe. Nawet jeśli wymyślimy taką ścieżkę migracji, która, czy mapowania, która spowoduje, że infrastruktura po migracji jest tańsza, to w trakcie migracji będziemy mieli górkę, bo będziemy utrzymywać dwie infrastruktury i tą, za tą górkę ktoś musi zapłacić. No i tutaj, jakby stworzenie takiego modelu, w którym bierzemy pod uwagę istniejące koszty, sposób przejścia, docelowe rozwiązanie, jaka ta górka będzie, jak będą wyglądać parametry finansowe przed, po migracji. No to ten model to jest 2017 rok i początek 2018 roku, przekonanie. Naszego zarządu oraz Rady Nadzorczej, że warto wykonać taką, taki projekt. Czyli ty, jako architekt, od roku 2016 do 2018 nie spałeś? A gdzie? A gdzie? Raczej, raczej miałem dobry zespół, który bardzo mi pomagał, żeby to zrealizować, chociaż muszę przyznać, że po pierwszej. Po pierwszej, te, tym zdaniu sobie sprawy, że trzeba taki ruch wykonać, incepcja pomysłów w zespole wcale nie była prosta. No bo jednak z tyłu głowy wszyscy mieli, zabijamy swoje dziecko, którym była prywatna chmura, która wtedy już w naszym środowisku technologicznym była czymś absolutnie nowoczesnym i świetnym. Bez porównania w skali Polski mało kto miał takie rozwiązanie. Dość powiedzieć, że jak rozmawialiśmy z różnymi dostawcami chmur. E, Bodaj, że to był Microsoft. Ich mniejszy architekt, który przyjechał nam pomóc wymyśleć, jak my moglibyśmy się zmapować wtedy na chmurę Azur, powiedział, że widział kilkadziesiąt, a może kilkaset firm i pierwszy raz widzi, że ktoś ma chmurę. E, nie tam zwirtualizowane zasoby, tylko naprawdę chmurę. E, no i to było dla nas takie trochę szokujące, ale no, też nobilitujące bardzo, więc, e, więc gdzieś tym bardziej zabicie tego dziecka było trudne, Jasne, no ale, ale nieuniknione. Na zespołu to była sprawa emocjonalna. Ale tak Wojciech, jest. teraz tak, jest mniej więcej ten rok 2018, czyli mówisz, skończył się taki okres przygotowywania strategii chmurowej. Co dalej? No dalej to jest y, oczywiście. Wie, wiesz, jakby uzyskanie zgody od zarządu, to jest. Y, w tym całym problemie mały pikuś, bo potem trzeba to tę atencję zarządu utrzymać, dlatego że cele biznesowe będą zawsze stały w kontrze z projektem migracji. Z różnych powodów, po pierwsze, podnoszą koszty, nawet jeśli są spodziewane, no to zawsze jest jakiś okres przejściowy, który właścicieli wszystkich P&L w firmie stresuje. Po drugie, zabiera im ludzi, no bo jednak te produkty trzeba przenieść z jednego środowiska na drugie środowisko i można to zrobić w różny sposób. My zdecydowaliśmy się na migrację platformową, to znaczy, ponieważ to środowisko było dość dojrzałe, uznaliśmy, że przeniesiemy wszystko, co się da, nasze środowiska, w których uruchamiają się aplikacje, naszą automatykę, zmapujemy bazy danych, pomożemy w ich migracji, a zespoły będą. Te, które odpadają za produkty, będą tylko uruchamiać aplikacje w nowym środowisku, co teoretycznie powinno być w miarę przeźroczyste, ale oczywiście nie takie, takie nie było do końca. I tych różnych prac związanych z wymianą niektórych na przykład technologii bazodanowych pomiędzy chmurami spowodowało, że pewne rzeczy trzeba było przepisać. Zajęło to czas, zajęło to backlogi produktowe, no i spowodowało stres. Gdyby nie to jakby wsparcie zarządu i ukierunkowanie, że to jest projekt jednak strategiczny, który powinien zostać zrealizowany, skoro został rozpoczęty, no to podejrzewam, żeby w naszym środowisku tego projektu się nie udało zrobić. W środowisku bardzo wysokiej konkurencji o wewnętrzne zasoby też i o priorytety, no bo tych celów różnych biznesowych i, i produktowych i technologicznych jest bardzo dużo no i one jednak konkurują o tą samą pulę w dużej mierze. Także no to szczęście było również w tym, że zarząd dojrzał tą wartość i pomógł nam w ustawieniu odpowiednich priorytetów, chociaż nie był to najważniejszy projekt w firmie. Mieliśmy różne stresy po drodze, na przykład ciągłe odsuwanie jednego z bardzo dużych modułów do migracji, który powinien się rozpocząć wcześniej. Rozpoczął się migrację tak naprawdę na rok przed końcem, czy może półtora roku przed końcem tej migracji. Co spowodowało ogromny stres we wszystkich zespołach dookoła, i w tym, w tym, że też zespole, chodzi o przetwarzanie danych Data Lake. Tutaj na szczęście wszystko skończyło się dobrze, no ale ryzyko było podniesione. I to, co mógłbym zarekomendować przy tej okazji, to jeśli robimy projekt migracji, to nie odsuwajmy go w czasie, tylko róbmy małe kroki, ale startujmy jak najwcześniej. Bo zdobyte kompetencje w trakcie migracji są nieocenione również w trakcie optymalizacji kosztów po zmigrowaniu. No bo to jest nieuniknione, że po migracji, nawet bardzo dobrze przemyślanej, może się okazać, że koszty okresowo wzrosną i trzeba się nad nimi pochylić i zoptymalizować. Wiedzę zdobywamy w boju. Teoretycznie możemy dużo przeczytać, ale dopóki nie dotkniemy, nie będziemy wiedzieć. Dlatego nawet drobne rzeczy, ale zmigrowane na samym początku, w każdym z obszarów, dają bardzo dużą wiedzę dla zespołu, też perspektywę, możliwość zaplanowania. Także to jest taka bardzo ważna rekomendacja wynikająca z doświadczenia, którą mogę tutaj przekazać. Wojtku, teraz ten projekt migracji jest w gruncie rzeczy za Wami. Jakie są dziś. Widoczne takie korzyści biznesowe z tego, co zrobiliście, no bo nie robiliście tego dla siebie i dla zespołu informatyki, tylko tak jak mówiłeś na początku, musieliście przekonać zarząd, musieliście użyć argumentów natury biznesowej, więc co udało się rzeczywiście dzisiaj osiągnąć, co możecie pokazać, no tośmy dostarczyli. Ja myślę, że jednym z takich argumentów paradoksalnie, mimo że to chmura, jest duża przewidywalność bazy kosztowej. W tym zakresie mamy pełną kontrolę nad tymi kosztami, widzimy co się dzieje, możemy reagować i dość łatwo możemy alokować też te koszty do poszczególnych produktów, czy nawet funkcjonalności. To jest bardzo ważne w ocenie tego, co robić dalej. Nie było to takie łatwe, nawet w środowisku chmury prywatnej wcześniej, gdzie dość dobrze to liczyliśmy. To jest jedna sprawa. Druga rzecz to nowoczesne środowisko dla naszych pracowników, umożliwienie im rozwoju. Na rynku wysokiej konkurencji o talenty, dostarczenie nowoczesnego środowiska, które swobodnie może konkurować jakością z środowiskami firm światowych, działających w dużo większej skali, jest czasami też właśnie tym sposobem przekonywania, dlaczego warto z nami pracować. I po trzecie, na końcu, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia firmy i biznesu najważniejsze to jest ogromny enabler dla rozwoju produktów. Personalizacja, która dzisiaj działa na stronie głównej nie byłaby możliwa do realizacji nawet w naszej prywatnej chmurze ze względu na ilość potrzebnych zasobów, na um, okresowe działanie, skalowanie i dostosowanie do ruchu, um, który przychodzi ma to bardzo duże znaczenie. Personalizacja podnosi do kwadratu koszty można powiedzieć względem tradycyjnego sposobu serwowania treści, gdzie wszędają tą samą treść i ona jest Keszowana i tanio bardzo podawana do użytkownika. W przypadku personalizacji, no, to kompletnie jest odwrócone na głowie, i żeby mieć te możliwości, no trzeba mieć też możliwości swobodnego skalowania, dostępności do, do zasobów, ale również, co jest nie bez znaczenia, do szerokiej gamy technologii i funkcjonalności, których utrzymanie i budowanie we własnym zakresie jest dziś ekstremalnie kosztowne. Brama. Otwarta do korzystania z AI jest również w dużej mierze tego skutkiem. Wspominam o tym nie bez kozery, bo w zasadzie ten temat będzie przenikał przez następne wszystkie pewnie spotkania i rozmowy, bo jest to kolejny game changer. Ale to nie jest tylko ten generative AI, o którym wszyscy rozmawiają, ale wszelakie zastosowania w automatyzacji różnych modeli, których dostępność w chmurach jest daleko większa. Daleko większa niż w dowolnym środowisku on-prem. Wojtku, i teraz tak. Mamy za sobą taką sesję w programie Cloud Excellence, jedyną jak do tej pory wyjazdową. Mam nadzieję, że w tym roku to się zmieni. Jakoś na początku jesieni ubiegłego roku byliśmy goszczeni przez Was. W Krakowie to była ta wyjazdowa sesja i wtedy mówiliście o tym razem z Pawłem Leżańskim w ten sposób, że wkrótce zakończycie tę migromą i Przed wami w zasadzie stanie kolejne wielkie pytanie. Co dalej? No i muszęcie spytać o to, czy dziś widać jakąś odpowiedź na to pytanie, czy widać jakiś kolejny horyzont. Oczywiście. Tym horyzontem i myślę, że również o tym będę miał okazję opowiedzieć na naszym spotkaniu chmurowym za niedługo w maju, jest ogarnięcie tematu multicloud i co się z tym wiąże, również miriady usług na poziomie SaaS, które rynek i różni audytorzy klasyfikują jako cloud. A my technologowie często na to w ten sposób nie patrzymy. To nie jest tylko Azure, AWS czy GCP, czy chmura Oracle, albo Alibaby, jak kto, kto tam używa. Natomiast tysiące i tysiące usług dostępnych po API, które integrujemy we własnych produktach. Czy wracamy do ESB? <laughs> nie wiem, ale stare odpowiedzi z, <laughs> mają nowe zastosowania i ciekawy sam jestem, w którą stronę się to potoczy. Wojtku, to sam już to zapowiedziałeś. 25 maja mamy kolejną sesję strategiczną w ramach programu Cloud Excellence, której będziesz gościem i będziemy mówić głównie o Multicloudzie. Temat, którego dzisiaj w ogóle nie dotykaliśmy, więc będzie zupełnie świeże spektrum zagadnień. Będzie okazja do tego, żeby Cię spotkać, będzie też okazja, żeby z Tobą porozmawiać. Będziesz prowadził także jedną, jedną z dyskusji. Wojtku, nawet nie chciałbym próbować podsumowywać dzisiejszej rozmowy, ale mówiłeś o tylu, o tylu fajnych rzeczach, które w zasadzie przeradzają się w pewne rekomendacje, o tym jak sobie radzić z. Pewnym wyzwaniem biznesowym na początku, kiedy powstaje to, o czym mówiłeś, górka w postaci konieczności utrzymywania dwóch środowisk, kiedy mówiłeś o tym, co przenosić, czego nie przenosić, czyli zacznijmy od tego, co, gdzie przetwarzanie jest blisko danych. Atencja zarządu. Kolejny bardzo ciekawy wątek. To, o czym już mówiłeś, tak bardzo wyraźnie. Nie odsuwać projektów w czasie, zacząć od małych kroków. To wszystko gotowe rekomendacje, więc to z mojego punktu widzenia świetna rozmowa. Można powiedzieć, że to utarta formułka to była dla mnie przyjemność, ale rzeczywiście ta rozmowa sprawiła mi dużo frajdy. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać. Dziękuję bardzo, to była prawdziwa przyjemność. Widzimy się 25 maja. Do zobaczenia. Do zobaczenia.